Okej, jak widzicie, padł dalej w kiepskim stanie, tak samo jak moja psychika, nie, naprawdę. A tutaj jestem, fuck, myślałem, że jestem na końcu korytarza. Ja pierdzielę, nie, dobra. To trzeba zrobić. To jak? Co, serio do kibla znowu? Ale ja nie chcę... Kurczę, płód w zlewie, no. No nie możecie mi się dziwić, że tam nie chcę wchodzić. Nie, dobra, no ale co, no dalej błądzimy, no próbowałem coś między materiałami rozkminić, ale no na nic nie wpadłem, co tu mogę zrobić? Ewentualnie porozglądać się, no dużo puszek po piwie, no widzę alkoholizm w tym domu był obecny. No są klucze, weź klucze i spieprzaj stąd. Ej, nie, naprawdę, nie podobają mi się te dźwięki. Popatrzmy sobie na robaczka. Co? No Boże drogi, no trzęsę się jak gówno w galarecie, nie? Wszystko zamknięte, ale wydawało mi się, że kroki słyszałem. To nie były moje kroki. Wcale nie były moje kroki. Panie Kojima, nie wiem co mam zrobić teraz. Ej, moment, ale tu była dziura. Dziura była w tym, w łazience, to może tutaj jest też jakaś. Nie no, zegarek? No nie, no raczej nie. Co? A jeżeli to by było oko, nie? Które by zamrugało teraz do mnie. To naprawdę, uwierzcie, bym się nie cieszył. Nie no, kurczę, jeszcze raz wszystkie drzwi po kolei, no może obrazy poobczajać, no. No. Dobra, nie wiem co zrobić, po prostu chodzimy w tej z powrotem. Dobra, tutaj się żaróweczka przepaliła, więc ja bym już ją wymienił dawno temu. A może spójrzmy przez okno? No pada deszczyk. Pada deszczyk, pada. Co? Co? A nie, to tylko światło latarki, jasny gwint. No, no dobra, tu są uchylone drzwi. Tu może faktycznie, tu. Ale co, serio? Mam jeszcze raz zbliżyć i pozwolić, żeby ona wyciągnęła swoją trupią łapkę po mnie? Chyba nie. Ładne drzewa, super. Uspokajający widok, choć wcale nie. Nie. Też nie. O, to ładnie. To akurat jest ładne, naprawdę. Okej. No babka już dokonała frontalnego ataku na głównego protagonistę. No ale co poza tym? Gouge is out. No tyle, w temacie, no fuck. Zamknięte. Na górze nikogo. Jeszcze. Wcale mi się to nie podoba. Nie, no dobra, będę molestował te drzwi tak długo, póki się nie otworzą albo coś, no przecież... No może tu jednak pach, pach, pach. Nie, nie idzie ich sforsować czołem. Niestety, dobra, muszę zadzwonić gdzieś faktycznie. To z telefonu jest? To są dźwięki z telefonu? Bo tu są teraz zdecydowanie głośniejsze. O kurde. Nie, naprawdę, ja się kręcę po tym samym pomieszczeniu, a boję się cały czas tak samo, a nic się nie dzieje. To jest najlepsze. I to jest właśnie dobry horror. Niby nie dzieje się nic, a włosy na karku zjeżone jak jeż, kurde. No. No. Nie. Nie, kochani, serio. Pomysły? Macie jakiś pomysł? Co tu mogę zrobić? Mogę poświecić na lampkę. No ale co z tego? To nic nie zmienia. Ja pierdzielę, ale tu jest ciemno. No co, no każdy obraz mogę sprawdzić. No ale serio, może popatrzeć przez okno. Pan Kojima lubi takie motywy najwidoczniej.
Jak się człowiek zapatrzy gdzieś. No serio, co ja mam teraz zrobić? Przecież... Co no, patrzeć na puszki po piwie rozwalone po glebie i na butelki? Raczej nie, no... Łe! O, dobra, nie, to w dalszym ciągu klop tylko. Nie, no okej. Mogę jeszcze raz tutaj podejść. Bam, 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 no nie, nic, kurde. To nie działa. Co tu jeszcze trzeba zrobić? No spojrzałem już na misia. No. Patrzę na fotografię. A może stać tutaj, wysłuchać do końca tych jęków? Może o to chodzi? A serio, może numer klepnąć, coś? To nie działa. Fak, no tu, no łazienka, no przecież... Są uchylone. No kit, wali, zbliżmy się maksymalnie i spójrzmy jeszcze. Tak, wyskoczy coś bankowo. Bankowo coś wyskoczy. Nie? Nie? No to co ja mam zrobić? Może to okno? Cholera, dobra, boję się, ale... Spójrzmy. Nie, nie ma nikogo. I bardzo dobrze, że nie ma nikogo. Ale co, no może... No może na ten obraz? Nie, też nie. Nie wiem, czy wy czujecie to samo, co ja, ale jest naprawdę, kurde, złowrogo. No tutaj butelki pochowane, ale... Co tam było? Pajęczyny? To było wcześniej? Boże, drogi, jak w ringu, nie? Jak w ringu! Nie, jeżeli coś zaraz na mnie wyskoczy, to naprawdę wyzionę ducha, ale serio teraz nie wiem, co zrobić. Autentycznie nie wiem. No ktoś tu łazi, ja to słyszę. Nerwowo rozglądam się. To w lewo, to w prawo. Nic. Ej, 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 to było moje? Czy to było światło mojej latarki? Na pewno? O nie, o nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Tak to my robić nie będziemy. Nie, serio, bo w tym momencie zaraz mi się skończy możliwy czas na nagrywanie i nie wiem, czy to się zapisze. Czy później następnym razem, jak podejmę próbę ogrania tego teasera, to czy przypadkiem wtedy nie będę musiał lecieć od początku. Ej, dobra, ona jęczy, nieważne gdzie jestem. Kurde, no nie ma co próbować, wiadomo, że zamknięte. Niech to szlak. Onda. My voice, can you hear it? The sign, can you read it? I wait forever if you... coś tam, no... Dobra, jeszcze raz, może uda mi się doczytać końcówkę. I wait for you if you just come to me. Aha. Aha. Dobra, ona czeka, może czekać wieczność, ja kurczę nie za bardzo niestety. O, o, przez pewną sekundę było tam naprawdę dużo widać. Moment. No na pewno chcieli, żebym patrzył na te drzwi. Ale dobra, szukać znaku, tak? Bo słyszę jej głos, ale nie widzę znaku, o którym ona wspomina. Czy ona? Skąd wiem, że to ona? Może to główny bohater zostawił wiadomość? Ja tam nie wiem. No dobra, są karaluchy, no. Tu jest jakieś pudełko. Nie, sorry, to nie pudełko, to książki. No ale bierz klucze i spieprzaj stąd. Ja bym tak zrobił. Serio, te klucze. Ten płaszcz, tam kurteczka i tu.
Nie. Tu? Nie, to tylko liście, ale to jakby w powietrzu zawieszone. Dziwnie. Bardzo dziwnie. Nie, serio, kochani, mam brak pomysłów. Kompletny brak pomysłu, co jest zrobić, a dosłownie została mi jeszcze minuta. Nie, sorry, dokładnie półtorej minuty na nagrywanie. Więc co, no, jeszcze raz, chodźmy tutaj. Spójrzmy sobie na kwiatki, spójrzmy na drzewka złowrogie, spójrzmy na gałązki, spójrzmy na zdjęcia. Aha. Nie, tam nic nie ma. No kurde, coś musi być tu. Z tą łazienką. No. No już no teraz na maksymalnym zbliżeniu patrzę po prostu. Nie. Nie, serio nie mogę patrzeć tam zbyt długo, bo naprawdę boję się, że mi coś wyskoczy zaraz przed twarz. Będę musiał krzyknąć znowu. A może, dobra, zbliżmy tam na górę. Może o to chodzi. Nie. A to niczym w Paranormal Activity, naprawdę. Serio? A może tak, będę zygzakiem chodził jak jakiś porąbaniec. No wypuśćcie mnie. Albo przestraszcie, no cokolwiek. Ej, dobra, jeszcze jest to okno. Tego okna nie sprawdziłem. Dobra. Nie, niech ona przestanie, niech ona przestanie już. Ja nie chcę, żeby ona tak mi dyszała do ucha. Już tym bardziej nie chcę tych krzyków. Nie, serio, będę musiał chyba posiłkować się... Co, no jakimś kurczę walkthrough? No bez przesady, no przecież to jest teaser. A może tak, z odległości. Pewnej. Moment, co tam mruga? Widzicie tam na ziemi, to światło raz jest, a raz go nie ma. Ha. Nie no dobra, poryta gra, to już można powiedzieć sobie od razu. Gra jest naprawdę poryta, ale... Kurczę, nie na tyle poryta, żebym nie był w stanie jej przejść. No co jest grane, może na touchpadzie coś muszę na panelu dotykowym powciskać. Nie. Słuchawka? Dzwoń na policję, albo najlepiej do czubków. Niech po ciebie przyjadą. Nie, nie, kochani, nie, serio. Ja niestety w tym momencie muszę skończyć. Skończył mi się czas na nagrywanie. No ale zobaczymy później, spróbuję jeszcze wieczorem, bo wieczorem też będę miał godzinkę na nagrywanie, no to... Może uda mi się zagrać jeszcze raz w PT Playable Teaser Silent Hillsa. Silent Hillsów, tak właściwie. No ale teraz muszę skończyć, jestem ciekaw, czy progres się zapisze. Ech, mam nadzieję. Ale dobra, kochani, serio, ja w tym miejscu naprawdę muszę skończyć, więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej. Ej, może na suficie. Uż. No nie, dobra, nie, to tylko... Tylko lampa, piechu, tylko lampa. Dobra. Na razie.